Nazywam się Stanisław Haller. Jestem generałem Wojska Polskiego. 17 września 1939 roku po zbrodniczej napaści III Rzeszy na Polskę, naszą wschodnią granicę najechał Związek Radziecki. W kwietniu NKWD dopuszcza się masowego ludobójstwa. Z rozkazu najwyższych władz ZSRR ginie blisko 22 tysiące Polaków. Mińsk, Starobielsk, Charków, Katyń. Miejsca splamione polską krwią. Zbrodnia, o której nie możemy zapomnieć i nie zapomnimy, dopóki bije ostatnie polskie serce. Jeszcze Polska nie zginęła! O pewnym brzasku w katyńskim lasku strzelali do nas Sowieci.